Dzień dobry kochani, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jedziemy do Tarnowa, by zobaczyć właśnie polichromię w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. A więc zapraszam do oglądania. Dzisiaj ponownie wracamy do Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Dzisiaj gościnnie ponownie Jakub Nowak, tak jak ostatnio informował nas o wielu bardzo, bardzo ciekawych informacjach dotyczących tego muzeum. Dzisiaj skupiamy się głównie na polichromii, więc Jakubowi oddaję głos. No tak, witam serdecznie ponownie, znowu przyszedł, głowy mi zawraca. No więc skoro już przyszedł, to powiem parę nowych rzeczy. Słuchajcie, bo wcześniej mówiliśmy ogólnie, co my tu mamy ze zbiorów przede wszystkim u nas w muzeum, ale dziś właśnie kilka słów na temat tego, co jest na ścianach, bo poza tym, co można zobaczyć, jeśli chodzi o eksponaty u nas, no to jest też coś ciekawego namalowanego, w związku z tym, że to jest XVI-wieczna kamienica. Na sam początek w ogóle o dacie budowy tej kamienicy. Pierwsza z nich znajduje się tutaj na portalu wejściowym, to podejdźmy. A więc w górnej części portalu można zobaczyć datę 1565. Jest to data budowy kamienicy Rynek 21 i wokół mamy pięknie zdobiony portal w stylu renesansowym. Tego typu właśnie rozetki są widywane bardzo często w okresie renesansu, na przykład na Wawel byśmy pojechali, albo do Biecza, do karczmy u Becza, też ci tam Marcin kiedyś polecam podjechać, bo nie dość tego, że fajna taka klimatyczna knajpa, to oprócz tego jeszcze można zobaczyć takie zdobienia w stylu renesansowym z XVI wieku. No i jeszcze to, co warto zobaczyć na zewnątrz kamienicy, to także mamy XVI-wieczne fragmenty polichromii zrekonstruowanej na zewnątrz budynku. A zaraz zobaczymy, co kryje się w środku. Poza tymi polichromiami, które są na zewnątrz, mamy tu już tutaj takie ciekawe, no słabo dosyć widoczne, nie wiem, czy kamerce to uchwyci, ale może się uda. Jest to gmerek, czyli można powiedzieć taki made in someone, nie? Czyli taki podpis. No podpis, można powiedzieć logo autora. No często też... Można by powiedzieć, że jakieś chińskie znaczki. No tak, tak to wyglądało. Czasami zdarzało się, że kamieniarze w ogóle tu w okolicy byli niepiśmienni. Dlatego... Krzyżyk? Tak, dawali jakieś krzyże, jakąś strzałkę. Tutaj akurat mamy taki wzór strzałki, jak widać. Fajne. No jeszcze na zewnątrz jedna ciekawa rzecz. Mezuza, właściwie miejsce po mezuzie, czyli miejsce po pojemniku, w którym był zwój Tory. Bierze się to z religii żydowskiej, dlatego że w XIX wieku tutaj w kamienicy zamieszkiwali Żydzi. Ja tak jeszcze dodam do tego, że ja przez to, że też pracuję we Francji, mam też styczność jakby z Żydami. Takie rzeczy są montowane po dziś dzień. W chwili obecnej jesteśmy w szatni u nas w muzeum i tutaj też mamy piękne polichromie. Są to zachowane również XVI-wieczne polichromie w stylu takich diamencików, takie cieniowania w stylu takich diamencików i miejscami pojawiają się XVIII-wieczne wzory kwiatowe. Prawdopodobnie XVIII-wieczne. A to, co jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć, to przede wszystkim kolejna z dat, która jest widoczna, tylko nie wiem, czy to będzie trudniej nieco uchwycić. W każdym razie mamy 1568 rok powyżej. Jest to data budowy kamienicy numer 20, ponieważ obie kamienice zostały w XVIII wieku połączone ze sobą i stąd teraz mamy taki numer ciekawy, rynek 2021. Jesteśmy w kolejnym z pomieszczeń, już na trasie tutaj zwiedzania muzeum naszego i znajdują się w nim, jak widać, za szklanymi osłonami polichromie. One są, można powiedzieć, najcenniejsze tutaj u nas muzealne, ponieważ widzimy na nich takie oto jakby kobierce. No są jakby dywany, można powiedzieć, które dawniej na ścianach się montowało, no a w niektórych miejscach były one malowane. Kto gdzieś tam był mniej majętny, że tak powiem, to malował sobie tego typu przedstawienie. I to jest dosyć ciekawy kobierzec, ponieważ jest to tak zwany uszak ptasi. Skąd ta nazwa? Te zdobienia geometryczne mają przypominać dziób ptaka z jego łapkami dwupalczastymi. No to ciekawe. Tak. I w bordiurze jeszcze tutaj, czyli w tej takiej obramówce, w fragmencie wokół takiej obramówce, znajdują się motywy Chintamani, czyli takich trzech kropek, które tam wywodzą się z izoteryki wschodu, to dużo by o tym mówić. W każdym razie często Turkom przypominały one takie łapki lamparcia.
Na drugiej ścianie widoczny jest drugi z tego typu kobierców. I tutaj mamy pełno tego motywu Chintamani, o którym wspominałem wcześniej. A w bordiurze arabeska. Arabeska w stylu Rumi. Styl Rumi był zaczerpnięty z kultury helenistycznej głównie. A co jest dowodem na to, że to ma być przedstawienie kobierców? Warto zwrócić uwagę właśnie na boki. Widać jakby frędzle tutaj na tych kobiercach, a od góry nawet jest taki zachowany jakby namalowany gwoździk, że niby ktoś przybił do ściany ten kobierzec. W tym momencie przeszliśmy do kamienicy pod numerem 21 z powrotem i widzimy tutaj portal kolejny, renesansowy, z pięknymi zdobieniami. To wszystko jest pięknie ręcznie rzeźbione. W chwili obecnej znajdujemy się w sali pod orłem. Dlaczego pod orłem? Dlatego, że przy wejściu, w płycinie tego wejścia widać dokładnie orła białego na czerwonym tle. I w tym pomieszczeniu, na ścianie, widoczne są XVI-wieczne malowidła. I to, na co warto zwrócić uwagę, że one mają kształt takich zaskrzynień, inaczej nazywanych kasetonami. Jakbyśmy pojechali na Wawel, to na przykład są takie słynne kasetony, na pewno widywałeś nieraz z głowami wawelskimi. Tak, było na znaczkach takich starych, na przykład z lat 90. się zbierało znaczki z takimi głowami wawelskimi. I tu prawdopodobnie też takie głowy były, tylko niestety nie zachowały się. Przez lata wiele tych polichromii niszczało, no i nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Chociaż właśnie tak jak mówię, tutaj na jednym z nich widać prawdopodobnie jakiś fragment czapki jakiejś osoby, która miała być w środku właśnie tego typu głowy. Znaczy, no też się nie oszukujmy, no XVI-wieczne polichromie też, powiedzmy, z biegiem lat eksploatacji oczywiście uległy w pewnym stopniu takiej, powiedzmy, erozji. Ludzie też mieszkający tutaj na pewno kolejne warstwy nakładali, niszczało to przez to wszystko. Później najgorsze jest to, że to wszystko trzeba było odzyskać i wyciągnąć to z tych wszystkich warstw, które zostały powielone. Nie? No, trzeba pamiętać, że one tak całkiem idealnie jak teraz są, nie zachowały się. Jest to też robota konserwatorów, którzy starali się odtworzyć te fragmenty, które były gdzieś niezachowane, zrekonstruować, ale mimo wszystko i tak bardzo duża ich część była zachowana, przynajmniej tak dosyć blado zachowana, żeby można było ją nieco poprawić, żeby wyglądała tak, jak wygląda w chwili obecnej. Najlepszym przykładem jest sala, która znajduje się na piętrze. No, przejdziemy tam za chwilę, to też Wam pokażemy, jak wyglądało właśnie odkrywanie takich fresków, że tak to powiem, tej manufaktury całej tej polichromii. No i co? Idziemy dalej, nie? Jesteśmy już w pomieszczeniu na piętrze i w tym pomieszczeniu znajduje się, można powiedzieć, najstarsze z odkrytych polichrom, ponieważ one były w 1956 odkrywane jako pierwsze przez, można powiedzieć, pierwsze ekipy, które zaczęły remonty tutaj w kamienicy. Między innymi były dyrektor muzeum Józef Dudkiewicz i później jego uczeń Stanisław Stawicki. I zauważono, że na ścianach tutaj znajdują się takie fryzy podstropowe, jak widzimy. Co ciekawe, jak w ogóle malowano w tamtych czasach. Są tutaj różne kolory. Otóż używano na przykład różnych materiałów skalnych, tudzież na przykład ochry, czyli no tlenków żelaza do zabarwienia odpowiedniego i później to było nanoszone na ścianę. Albo jakichś roślinnych przykładowo, żeby wykonać brązowy kolor, to na przykład używano orzecha włoskiego. O, ciekawe. Także skorupy i powstawał odpowiednio brązowy kolor. A to, co jeszcze istotne jest tutaj na tych XVI-wiecznych polichromiach, to, że znajdują się w nich takie ciekawe medaliony. I w tych medalionach widzimy twarze ludzkie z nakryciami głowy. No, można zobaczyć, jak w XVI wieku, jakie nakrycie głowy ludzie mieli dzięki tego typu polichromii. Odkryto także poniżej takie płyciny z zdobionymi
kolumnami, taka boazeria, można powiedzieć, poniższa. I na tej boazerii także znajdowały się takie głowy, jak widać w kapitelach kolumn, a w środkowej części pięknie zdobione kwiatony z motywami roślinnymi. Tutaj widać to przejście tego odkrywania w stosunku do tej polichromii, która została ukryta pod spodem, nie? Dokładnie tak, i przejdźmy sobie na drugą stronę, bo to bardzo ciekawie wygląda po drugiej stronie z tym motywem znowu Chintamani. Dlatego, że tutaj ten kobierzec kończy nam się dużo wcześniej tak naprawdę na tej ścianie. Mhm. No ale komuś po latach się spodobała ta polichromia, stwierdził, że on ją zostawi, zamiast ją przemalowywać w stylu dla epoki odpowiedniej, no to namalował z powrotem ten motyw Chintamani, tylko żeby było ładnie, to sobie przedłużył ją gdzieś tam w dół, prawda? A samą tą boazerię również przemalował, bo zauważmy, tutaj w tych płycinach już tego motywu kwiatowego nie ma i tych główek w kapitelach kolumn. No tak. I teraz tak. Data, kiedy powstały prawdopodobnie polichromie. Osoby, które zajmowały się odkrywaniem tych polichromii tutaj, analizowały, kiedy mogły powstać. No i wiemy, że kamienica powstała w około 1000, najprawdopodobniej w 1565, druga w 1568. I na jednej ze ścian odkryto taki napis wyryty: Stanisław Lachowski, Lachowicz 1591. I w związku z tym datowaniem, po analizie tych polichromii, uznano, że no najprawdopodobniej te polichromie powstały w latach 1570-1575. Na tej stronie widać też bardzo dobrze, w jaki sposób zamalowywano polichromię. Najpierw nakładano warstwę tynku, i później na ten tynk dopiero nakładano nowe malowidła. No więc ta technika, jak widać, się zmieniła w dzisiejszych czasach, że no przemalowuje się bezpośrednio farbami ściany, a dawniej był często noszony właśnie tego typu tynk. A najwięcej tego tynku widać w drugiej sali, która jest, można powiedzieć, taka reprezentacyjna dosyć. I tutaj na ścianach widoczne są zdobienia z różnych okresów historii. Najstarszy znowu jest taki fryz podstropowy, który widzimy w górnej części pod belkami stropowymi. Nieco młodsze są warstwy, jak widzimy tutaj, XVIII-wieczne. No i można powiedzieć, takimi najmłodszymi warstwami to już jest XIX-wieczne elementy. Tak jak tu na przykład mamy ten młyn, który jest widoczny po tej stronie, czy też nad płyciną okienną widoczny jest takie jaśniutkie. Taki zarys, no. Mhm. Tak. I to, co jeszcze jest istotne w tym pomieszczeniu, to warto zwrócić uwagę na tą belkę podstropową. Na tej belce podstropowej mamy napis, szczególnie od tej strony, warto zwrócić uwagę, ponieważ pojawia się imię i nazwisko Martin Roda. Jeśli chodzi o Marcina Rodę, to ten człowiek był właścicielem kamienic. Żenił się w panią Annę Dudównę z takiej ciekawej rodziny. Pochodziła z rodziny Huysonów. Tak, rodzina ta zamieszkała tutaj w Tarnowie i zajmowała się takimi sprawami kupieckimi. No, byli to Szkoci. No, on też jako tako kupcem był burmistrzem również Tarnowa, wrzenił się też w rodzinę kupiecką. A ta belka, którą widzieliśmy przed chwilą u góry, no to jest belka przeniesiona prawdopodobnie z tej drugiej kamienicy. Bo ona, co ciekawe, jest w części jednej ucięty napis na niej. No jako generalnie znajdujemy się aktualnie w tym pomieszczeniu, o którym mówiliśmy na dole, ale czy wiesz w ogóle, ile tu jest warstw tego wszystkiego po kolei? Nawet ciężko do 19 warstw. Nawet do 19 tak, warstw? Ostatnia, z tego co czytałem tutaj przy konserwacji budynku, z tej inwentaryzacji konserwatorskiej, że najstarsza, ta właśnie 16-wieczna, to jest 19 warstwa z kolei. Sporo. Wyobraźcie sobie, ile lat, ile pokoleń w ogóle, że tak powiem, było tutaj wszystko to nakładane, tak. Wielokrotnie powielane, bo to są warstwy, które były malowane i w późniejszych latach, a dokładniej wszystko zaczęło się gdzieś tam w okolicy XVI wieku, skąd mamy tutaj najstarsze polichromie, a z tego co już widzę, to są grubości nawet rzędu tam 8 cm. Dokładnie więc... tak, widać świetnie na tej polichromii na ścianie zachodniej. No jest sporo. Pamiętacie może w ostatnim odcinku, kiedy byliśmy tutaj, pokazaliśmy wam bardzo właśnie taką
piękną, zdobioną klatkę schodową. Również można było ją zobaczyć u mnie na Facebooku w zdjęciach, a teraz też powie co nieco Jakub o niej. No dokładnie. Od niedawna mamy w Tarnowie szlak maszkaronu. Na pewno kojarzysz. Można matkę wziąć sobie z dziećmi, przejść taki fajny szlak. No a jeśli chodzi o to pomieszczenie tutaj, to dochodzą nam jeszcze cztery kolejne maszkarony. I znajdują się one w narożach tej kopuły, w tej pięknie zdobionej klatce schodowej, w której się znajdujemy. I co ciekawe, ona powstała najprawdopodobniej właśnie za tego Marcina Rody. Według niektórych legend, a właściwie takiej legendzie, która jest znana z jednego z przewodników, miała to być jakaś kaplica ariańska. Na szczęście, jak pani konserwator przed remontem w 2018 roku sprawdzała to pomieszczenie, to się okazało, że to nie było żadnej kaplicy, tylko rzeczywiście tak była zdobiona sama klatka schodowa i nie zrobiono z tego takiej studni, wnęki, jak z początku planowano, dlatego mamy taki fragment zabytkowy malowideł tutaj ciągle zachowany. A jeszcze jest jedna taka informacja, że w pomieszczeniu tym być może były zebrania loży masońskiej, które też mogły się tutaj znajdować. No i tak jak wspominaliśmy wcześniej, to wszystko było dawniej mocno zniszczone. Na przykład czy ta latarnia u góry, czy też ściana od strony północnej były nadwątlone czasem i zniszczone. Poza tym ludzie mieszkający tutaj stawili na tej ścianie północnej okno, którego dzisiaj nie ma i śladu po tym oknie, ale zachowały się zdjęcie, gdzie po prostu to okno na tej ścianie istnieje z początku XX wieku zdjęcie. Czyli tutaj można powiedzieć, że zostało to zrekonstruowane. Tak, no część, tak jak mówiłem, tych polichromii była zrekonstruowana z uwagi na to, że po prostu albo się nie zachowały, albo gdzieś po czasie były zniszczone jakimś mechanicznym działaniem. Tego typu właśnie polichromię możemy zobaczyć głównie w takim muzeum tutaj u nas w Tarnowie, Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Trzeba koniecznie przyjechać, żeby zobaczyć. Między innymi można poznać historię polichromii, zobaczyć w jaki sposób one były nakładane, powielane, przekonać się o tym samemu oczywiście. No i co? Mam nadzieję, że odcinek w takiej formie również się Wam spodobał, że poznaliście jakieś nowsze ciekawostki, jakąś ciekawą informację, wyciągniecie pewne wnioski, że koniecznie musicie tutaj przyjechać. Dlatego też ja zachęcam Was do tego, żeby zostawić subskrypcję, like, jakiś miły komentarz. No i co? Dziękujemy za to, że nas oglądacie, że zobaczyliście ten film. No i do następnego. No i zapraszamy też do naszej strony muzealnej. Tam też subujemy i lajkujemy. Podepniemy oczywiście w dolnej części materiału stronę muzeum oraz inne media, które również możecie Was zainteresować. Cześć. Na razie.